Cześć, tutaj Justyna Świetliska. Witam Cię w 35 odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Ci 10 rad, które pomogą Ci schudnąć skutecznie i jednocześnie uniknąć efektu jojo. Zanim jednak przejdę do tych 10 rad, powiem Ci kilka słów o odchudzaniu w teorii, trochę o motywacji, o postrzeganiu siebie oraz o znaczeniu naszego środowiska. Na koniec tego odcinka odpowiem na pytania dotyczące odchudzania, które zadaliście mi na Instagramie. Teoria odchudzania jest naprawdę prosta i na dobrą sprawę ten odcinek mógłby trwać dosłownie 3 minuty. Jeżeli jesz mniej niż wynosi twoje zapotrzebowanie energetyczne, wtedy chudniesz. Jeżeli jesz tyle samo, ile wynosi twoje zapotrzebowanie energetyczne, twoja waga się nie zmienia. Natomiast jeśli jesz więcej, w tym wypadku tyjesz. Jednak nie żyjemy w próżni. No i w praktyce to już nie jest takie proste. Jedziemy na weekend do Włoch, no to jak można nie zjeść pizzy i makaronu? Twoja przyjaciółka przeżywa tragiczne rozstanie. No i jak tu nie wypić z nią butelki wina i, i nie zjeść do tego lodów? Kiedy przystojny kolega zaprasza cię na spacer i lody, no to jak masz mu odmówić, skoro od dawna się w nim podkochujesz? Sztuką jest na co dzień podejmować takie decyzje, które będą nas przybliżać do naszego celu. Zazwyczaj przeceniamy to, co możemy osiągnąć w krótkim czasie. Liczymy na to, że wielkie zmiany zagwarantują nam spektakularny sukces w ciągu tygodnia. Stąd popularność postu warzywno-owocowego, diety 1000 kalorii czy innej tam diety dukana. Dostajemy obietnicę spektakularnego sukcesu, jeśli wprowadzimy rewolucyjne zmiany na krótki czas. Obietnice są kuszące, dlatego tak wiele osób decyduje się na takie rozwiązania. W końcu, kto nie chciałby zrzucić 5 kg w tydzień, a później wrócić do dawnych przyzwyczajeń? Przecież to takie proste i piękne. Problem w tym, że nie doceniamy tego, co możemy osiągnąć w długim okresie czasu, jeśli pracujemy po trochę i systematycznie. Niedawno nauczyłam się utrzymywać równowagę w staniu na rękach bez opierania się o ścianę. To jest dla mnie ogromny sukces. Chociaż opanowanie tej umiejętności zajęło mi prawie rok. Trenując w stanie na rękach po 3 godziny dziennie przez tydzień, nie nauczyłabym się tego robić szybciej. Wręcz przeciwnie, zniechęciłabym się brakiem rezultatów pomimo tak wielkich nakładów pracy, albo co gorsza, nabawiłabym się kontuzji barków. Czy to nie brzmi podobnie na przykład do diety 1000 kalorii, kiedy. W krótkim okresie czasu, w okresie tygodnia, staramy się zrobić bardzo dużo rewolucyjną zmianę i oczekujemy spektakularnych efektów. Moim zdaniem jest tutaj taka spora analogia. Ja zastosowałam jednak taktykę nauki po trochu, ale systematycznie. Przed każdym treningiem na siłowni ćwiczyłam stanie na rękach przez 10 minut. Przez wiele miesięcy nie widziałam zbyt dużych postępów. Nie zniechęcało mnie to jednak do ćwiczeń, bo wysiłek jaki musiałam włożyć był bardzo mały. A ja tak czy siak, kilka razy w tygodniu na tą siłownię chodziłam. Trening stania na rękach stał się takim moim małym nawykiem. Po niespełna roku zaczęłam zauważać coraz większe postępy. Potrafiłam utrzymać równowagę coraz dłużej, najpierw przez 2 sekundy, później przez 5, później nawet przez 10 sekund. Aż pewnego dnia Udało mi się stanąć na rękach bez opierania się o ścianę. Czy wydaje ci się, że mogłabym coś takiego osiągnąć trenując po kilka godzin przez tydzień? No nie sądzę, żeby mi się to udało. I tak samo jest z odchudzaniem. Jeżeli chcemy takiego efektu Skutecznego, jeżeli chcemy schudnąć na lata i uniknąć efektu jojo, musimy to robić po trochę, stopniowo, małymi krokami i dążyć do tego regularnie. Nie ma znaczenia to, czy teraz osiągasz sukces. Ważne, czy Twoje nawyki przybliżają Cię do tego Twojego celu. Jeśli codziennie jesz słodycze, pijesz kaloryczne napoje. Nie zabierasz ze sobą obiadu do pracy i wykręcasz się od aktywności fizycznej, to raczej jesteś na drodze do sylwetki, o której nie marzysz. Domyślam się, że nie marzysz o takiej sylwetce, bo słuchasz tego podcastu. Trzy treningi i kilka zdrowych posiłków w jednym tygodniu nie zmienią od razu Twojej sylwetki. Natomiast trzy treningi w tygodniu oraz jedzenie zdrowych posiłków przez rok mogą zmienić Cię nie do poznania. Pamiętaj, że nie musisz być perfekcyjna. Gdybyś na przykład startowała w wyborach, nie potrzebowałabyś wcale 100% przychylnych głosów, żeby zwyciężyć te wybory. Potrzebowałabyś tylko przewagi głosów. Tak samo jest z dobrymi nawykami. Nie musisz zawsze iść na trening i nie musisz zawsze jeść zdrowo. Jeśli przyjaciółka zadzwoni do ciebie w fatalnym nastroju po rozstaniu i pójdziesz do niej z butelką wina oraz pudełkiem lodów, nic wielkiego się nie stanie, bo na co dzień tak nie robisz, no chyba że twoja przyjaciółka bardzo często się zakochuje i często przeżywa takie rozstania. Natomiast pamiętaj, że relacje z bliskimi są o wiele cenniejsze niż bezwzględne przestrzeganie zasad diety. Wystarczy, że przez większość czasu będziesz trzymać się tych działań, które przybliżają cię do twojego celu. Pozwolę sobie na małą dygresję. Od tygodnia jestem w Warszawie, bo Magda Hajkiewicz wyjechała i poprosiła mnie, żebym zajęła się jej kotem. Pomyślałam, że to fajna okazja, żeby sprawdzić, jak mi się żyje w Warszawie, no bo rozważałam przeprowadzkę z poznania do Warszawy. Magda, jeśli słuchasz tego odcinka, to bardzo Ci dziękuję za to doświadczenie, bo już teraz wiem na pewno, że Poznań wygrywa pod wieloma względami. I dowiedziałam się także, że posiadanie zwierzaka to zbyt duża odpowiedzialność. Do rzeczy. Mówię Wam o tej Warszawie nie bez powodu. Przez tydzień zrobiłam sobie tylko dwa razy śniadanie. Raz zrobiłam jakieś placuszki, a raz jogurt z granolą. Dwa razy zrobiłam też gotowego burgera roślinnego z marketu na kolację. Wszystkie pozostałe posiłki jadłam na mieście. Śniadanie w kawiarni, obiad w restauracji, a na kolację często była pizza albo wegański ramen. Nie zrobiłam też ani jednego treningu. Co prawda, zabrałam ze sobą trzy pary legginsów i buty sportowe, ale ani razu nie poszłam na siłownię. Miałam taki zamiar, ale nie było odpowiedniej siłowni w okolicy, albo musiałabym kupić drogie, jednorazowe wejściówki. Na bieganie nie było zbyt dobrej pogody, a w domu to ja też nie lubię za bardzo ćwiczyć. No i to wszystko generalnie są wymówki. Bo, jakbym bardzo chciała, no to mogłabym zrobić zakupy no i mogłabym iść i coś tam poćwiczyć. Mogłabym, ale nie chciało mi się i zbyt dużo by mnie to po prostu kosztowało, wysiłku. No bo wiem, że ja jestem tutaj tylko tydzień i zaraz wracam do Poznania. W Poznaniu natomiast zdrowy styl życia jest dla mnie prosty i naturalny. Mam tam swoje systemy, moje nawyki i przyzwyczajenia. W Poznaniu mam moją siłownię. I Codziennie rano chodzę na trening. W Poznaniu mam moje sklepy, gdzie robię zakupy i mam moją kuchnię, w której lubię gotować. To tylko 7 dni, a przez pozostałe 358 dni tego roku będę starać się gotować zdrowo, i jeść zdrowo i będę też starać się trenować tak często jak to tylko będzie możliwe. I mówię wam o tym pobycie w Warszawie dlatego, Żebyście pamiętali, że nie musimy być perfekcyjni, nie musimy robić wszystkiego dobrze na 100%. Ważne, żeby przez większość czasu podejmować decyzje, które przybliżają nas do tego naszego celu. A moim celem jest zachowanie zdrowia i sprawności, które pomagają mi realizować moje marzenia. Drugą istotną moim zdaniem kwestią jest postrzeganie siebie. Zastanów się nad tym, za jaką osobę siebie masz? Jak siebie postrzegasz? Czy uważasz, że jesteś gruba i nigdy nie schudniesz? Jeśli tak myślisz o sobie, to będziesz podejmować takie decyzje, które będą pasowały do tego schematu. Wyobraź sobie, że przechodzisz obok pączkarni i nachodzicie ochota na pączka. I co sobie wtedy pomyślisz? O, kupię sobie tego pączka, no bo przecież jestem gruba i ja i tak nigdy nie schudnę, więc ten pączek w sumie nie zrobi żadnej różnicy. A co gdybyś postrzegała siebie jako osobę, która dba o swoje zdrowie? Ja, na przykład, postrzegam siebie jako osobę aktywną fizycznie, która jest zdrowo. Kiedy ktoś stawia obok mnie pudełko z ciastkami albo z ptasim mleczkiem. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Myślę sobie wtedy, że jestem osobą, która je zdrowo i nie jem tego ciastka ani ptasiego mleczka. Oczywiście to nie jest reguła, bo mi również zdarza się jeść lody, pizzę i ciastka. Robię to jednak rzadziej niż częściej. Fajnym sposobem będzie powieszenie sobie na lodówkę kartki z napisem jem zdrowo. Zanim wyciągniesz z lodówki kawałek tortu, który został z imienin, przypomnisz sobie, że jesteś przecież osobą, która je zdrowo. I wtedy możesz podjąć decyzję, czy zjesz to ciastko, czy nie. Może je zjesz, bo akurat nie jadłaś nic słodkiego w tym tygodniu i zrobiłaś trzy intensywne treningi, no i masz ochotę na to ciastko, i pomimo tego, że jesz zdrowo, to masz ochotę je zjeść. A może nie zjesz akurat tego kawałka, bo poprzedniego dnia zjadłaś już jeden kawałek, i, i skoro jesz zdrowo, no to, no to nie będziesz jadła tego kawałka. Zdaję sobie sprawę, że może być ci teraz trudno, jeżeli nie akceptujesz do końca siebie i nie postrzegasz siebie jako osoby, która ma zdrowe nawyki. Ale może zamiast myśleć, że jem zdrowo, pomyśl sobie: staram się jeść zdrowiej. Wtedy, kiedy będziesz stać przed decyzją, czy na przykład zjeść tego pączka, czy zjeść ten kawałek, yy, kawałek ciasta, to przypomnisz sobie, że aha, ja jestem osobą, która stara się jeść zdrowiej. Czy osoba, która stara się jeść zdrowiej zje tego pączka, czy raczej, czy raczej go sobie odpuści. Kolejna kwestia to motywacja. Z jednej strony motywacja jest zdecydowanie przeceniana. No, ale z drugiej jest jednak potrzebna, żeby rozpocząć zmiany. Motywacja powinna pochodzić od nas, z naszego środka, z naszego wnętrza. Jeśli będziemy namawiać przyjaciółkę do rzucenia palenia, to raczej to się nie stanie, bo to ona musi tego chcieć. Nie namówimy też naszego męża do ćwiczeń, jeśli to on nie będzie tego chciał. Jeśli tobie pasuje, twoja masa ciała. I nie czujesz potrzeby dorównywania poziomem tkanki tłuszczowej do fitness modelek, to nikt nie zmusi cię do trzymania diety. Zdecydowana większość problemów z motywacją polega na tym, że nie rozumiemy, czym ona właściwie jest. Szukamy motywacji w książkach i w internecie, próbujemy motywować się na różne sposoby. Niestety, zewnętrzna motywacja jest mało skuteczna. Moim zdaniem, receptą na motywację jest sukces. Drobne osiągnięcia napędzają nas do działania. Postępy poprawiają nam samopoczucie, dają większą pewność siebie i większe poczucie sprawczości. Dzięki temu zyskujemy wiarę we własne możliwości. Sukces w każdej dziedzinie życia jest źródłem motywacji. Dlatego warto doceniać siebie za małe sukcesy. Za każdy dzień, w którym zrobiliśmy 10 tysięcy kroków, za każdy lunch zabrany ze sobą do pracy. Ważne jest, żeby zauważać, że robimy postępy i cieszyć się z tych drobnych postępów, które robimy każdego dnia. Nie ma co się oszukiwać, ale środowisko ma bardzo duży wpływ na to, jak się zachowujemy. Nie można polegać tylko na naszej motywacji i na naszych nawykach. Wizyta w Warszawie pokazała mi, jak bardzo środowisko wpływa na nasze decyzje. Poznaniu zdrowy styl życia jest dla mnie bardzo prosty i naturalny. Jak jestem na wyjeździe, jakoś tak zapominam o tych wszystkich moich zdrowych nawykach. Ważne jest, żeby zorganizować sobie środowisko tak, żeby sprzyjało naszym celom. Jeśli chcemy przestać jeść słodycze, musimy pozbyć się ich z domu. Chcemy chodzić na treningi po pracy, to musimy Kupić karnet na siłownię, która jest po drodze z pracy do domu, no i najlepiej zabierać ze sobą strój sportowy. Jeśli chcemy jeść więcej sałatek, to musimy wypełnić lodówkę warzywami. Chcemy chodzić na spacery, to dobrze byłoby znaleźć sobie taką przyjaciółkę, która będzie chciała to robić z nami. Ludzie mają na nas ogromny wpływ. I jeśli masz kogoś, kto ciągle wyciąga Cię na maka i na piwo, no to może warto ograniczyć takie kontakty albo zaproponować zmianę sposobu spędzania wolnego czasu. I przechodząc do meritum tego odcinka, chciałabym skupić się na tym, że właśnie bardzo często skupiamy się na szczegółach zamiast zacząć od ogółu. Często... Koncentrujemy się na drobnostkach, zamiast skupić się na najważniejszych kwestiach. Zanim kupisz suplementy diety, zanim kupisz odżywki, zadbaj o bazę dobrych nawyków żywieniowych. Kiedy opanujesz wszystkie podstawowe kwestie, możesz pomyśleć o szczegółach, które ewentualnie poprawią twoje świetne wyniki. Na początkowym etapie pracy nad zmianą nawyków żywieniowych skup się na rzeczach, które mogą dać Ci największy zwrot z włożonego wysiłku. Szybciej zauważysz zmianę samopoczucia oraz spadek masy ciała, włączając do życia kilka treningów w tygodniu, niż codziennie suplementując polecany przez Instagramerki super suplement diety. Zacznij od ogółu i przechodź powoli do szczegółów. Przejdźmy teraz do 10 nawyków, które pozwolą Ci schudnąć skutecznie i uniknąć efektu jojo. Po pierwsze, staraj się być aktywna każdego dnia. Kiedy tylko masz możliwość, idź pieszo, wybieraj schody zamiast windy, jedź rowerem do pracy, a jeżeli idziesz na obiad na mieście, to staraj się iść spacerem zamiast jechać samochodem. Po drugie, minimum trzy razy w tygodniu. Poświęcaj godzinę na swoją ulubioną aktywność fizyczną. Możesz iść na siłownię, na basen, pobiegać, potańczyć albo pojeździć na rowerze. Po trzecie, bardzo rzadko sięgaj po napoje oraz soki. Staraj się wybierać wodę, herbatę, napary ziołowe albo kawę bez cukru. Po czwarte, zdecydowaną większość posiłków przygotowuj samodzielnie. Do pracy albo do szkoły zabieraj samodzielnie przygotowanego lunchboxa. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedziała, co jesz. Po piąte, kiedy kupujesz gotowe produkty, to dokładnie czytaj ich skład. Gdy nie masz czasu gotować, kupuj dobrej jakości zupy albo sałatki. Po szóste, robiąc zakupy, zawsze czytaj skład produktu. W pierwszej kolejności sięgaj po te nieprzetworzone produkty o prostym składzie. Unikaj przetworzonej żywności pełnej wypełniaczy, barwników, tłuszczów trans oraz cukru. Po siódme, do każdego wytrawnego posiłku dodawaj jak największą ilość warzyw, a do słodkich posiłków staraj się dodawać owoce. Po ósme, jedz słodycze nie częściej niż raz w tygodniu. Sięgaj po nie, kiedy naprawdę masz yy, ochotę. Kiedy zjesz coś słodkiego, to nie miej wyrzutów sumienia. Zjadłaś, miałaś tego przyjemność i tyle. Wracamy do Twoich zdrowych nawyków dalej i tego nie rozpamiętujemy. Po dziewiąte, dbaj o to, żeby spać 7-8 godzin każdego dnia. Przed snem staraj się czytać książkę albo rozmawiać z partnerem, aby jakość snu była jak najlepsza. Nie sięgaj po telefon przez 30 minut przed zaśnięciem. Po dziesiąte, jedz regularnie posiłki według ustalonego przez siebie schematu, tak jak ci odpowiada. Jeżeli chcesz jeść trzy posiłki, jedz trzy posiłki, jeżeli cztery, to cztery, albo cztery i jakaś przekąska. Nie zaniedbuj jednak posiłków, nawet gdy masz dużo pracy. Jeśli opanujesz wszystkie zdrowe nawyki z powyższej listy, Możesz pomyśleć o dodatkowych suplementach, o śniadaniach białkowo-tłuszczowych czy o odpowiednim rozkładzie makroskładników. Na początek skup się na rzeczach najważniejszych, a dopiero później myśl o szczegółach. I pamiętaj, że nie ma zmian bez zmian. Jeśli chcesz schudnąć, to nie możesz robić tego, co robiłaś dotychczas, bo najwyraźniej to, co robiłaś dotychczas, i decyzje, jakie podejmowałaś dotychczas, doprowadziły cię do miejsca, w którym jesteś. Ja wiem, że moje rady mogą wydawać się totalnie proste i totalnie nudne. Niestety, taka jest prawda. To te proste rzeczy, takie jak regularna aktywność fizyczna, czy Świadomość tego, co jemy i samodzielne przygotowywanie sobie posiłków je, tak często, jak to tylko możliwe, sprawia, że wyglądamy lepiej, powoli sobie chudniemy, no i mamy te mm, efekty na stałe. Poza tym budujemy takie pozytywne nawyki, które sprawią, że w przyszłości będzie nam o wiele prościej utrzymać tą uwagę i kontrolować to, jak wyglądamy. Mam nadzieję, że te podpunkty Was nie zanudziły. Przejdę zatem do pytań, które zadaliście mi na Instagramie. Jak to zrobić, żeby żyć mniej i przestać jeść słodycze? Generalnie to jest dosyć trudna kwestia, może. Warto byłoby się zastanowić, kiedy jemy te słodycze, dlaczego jemy te słodycze. Czy to jest wtedy, kiedy wracamy z pracy, jesteśmy zmęczone i smutne? Może warto byłoby sobie znaleźć jakiś taki substytut tego słodycza. Ja wiem, że trening jogi um, nie brzmi zbyt zachęcająco, no bo jakby, no hello, um, tabliczka czekolady i trening jogi no, łatwo jest jeść tabliczkę czekolady, która daje nam rozluźnienie. Um, a o wiele trudniej jest wyjść na jogę, ale w takim długim terminie fajnie byłoby znaleźć sobie rzecz, która daje nam to uczucie zrelaksowania, bo jakby smak słodki smakiem słodkim, ale myślę, że w tym jedzeniu słodyczy e, ukryte jest takie drugie dno, czyli właśnie to, że te słodycze dają nam relaks. A jeżeli nie chodzi tylko o słodycze. A o to, że po prostu jesteśmy głodni i chcemy jeść więcej, no to warto zadbać o objętość posiłków i o to, żeby były sycące. Im więcej dorzucimy tam warzyw i im więcej będzie białka w tym posiłku, tym te posiłki będą bardziej sycące no i będzie mniejsza, e, mniejsza szansa na podjadanie. Czy możesz powiedzieć coś o przedawkowaniu błonnika? Błonnik to jest bardzo pożądany składnik naszej diety, ale jest tak jak ze wszystkim, że nie można przegiąć. Nawet jeżeli wypijemy zbyt dużą ilość wody, to też możemy umrzeć. Generalnie taka pożądana dawka błonnika to około 30 g w ciągu dnia. Jeżeli jesteśmy na diecie roślinnej, to bardzo łatwo jest zjeść 40-nawet 50 gramów błonnika. Jeżeli jemy tak dużo błonnika, no to ważne jest, żeby pić dużą ilość wody. A jeżeli pytasz o jakieś suplementy błonnikowe, to moim zdaniem nie warto przyjmować takich suplementów, dlatego że jeżeli jemy bardzo dużo warzyw i owoców, do tego zdarzy nam się zjeść fasolę, ciecierzycę czy soczewicę, to to jest i tak wystarczająca dawka błonnika, a dodatkowe suplementy to myślę, że będzie już zdecydowanie za dużo. Jeżeli jesteś osobą zdrową, która dobrze radzi sobie z trawieniem, to ja nie polecam brać dodatkowych suplementów błonnikowych. Czy są jakieś przyprawy, które wspomagają metabolizm? I czy ostro przyrządzone potrawy wpływają pozytywnie na metabolizm? Generalnie znowu to są tylko niuanse. Podobno chili czy ostre potrawy mają wspomagać metabolizm. Ja jednak nie. Polegałabym na, na takim działaniu. Jeżeli lubisz ostre, jak najbardziej dodawaj sobie chili, ale znowu, to są tylko niuanse. Lepiej jest skupiać się na bazie, o której powiedziałam wcześniej. Czy po schudnięciu już do końca życia trzeba liczyć kalorie? No, moim zdaniem nie, i ja też chciałabym, żeby moi podopieczni. Uczyli się jeść zdrowo i żebyście wy też uczyli się jeść zdrowo bez liczenia kalorii. Można na samym początku, na przykład przez tydzień, ściągnąć sobie aplikację MyFitnessPal czy Fitatu. I wpisywać sobie to, co jemy, żeby zobaczyć mniej więcej, ile spożywamy kalorii w ciągu dnia, no i czy jest to więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie energetyczne, czy mniej. No i to może być fajna informacja zwrotna. Dzięki temu możemy też dowiedzieć się, jakie produkty mają, na przykład, ile kalorii, ile białka, ile węglowodanów, ile tłuszczu. I dzięki temu w przyszłości możemy podejmować lepsze decyzje. Ale jeżeli już uzyskamy tą naszą wagę, no to nie trzeba liczyć tych kalorii. Ja od jakichś dwóch lat trzymam stałą wagę. Pomimo tego, że zdarza mi się wyjechać na wakacje na trzy tygodnie i w ogóle tam nie trenować i jeść cały czas na mieście, zdarza mi się też wybić wino z przyjaciółkami, zdarza się też zjeść pudełko grycanów, ale pomimo tego większość decyzji, jakie ja podejmuję, są generalnie tymi zdrowymi, racjonalnymi decyzjami. Staram się trenować jak najczęściej, być aktywna, jeść dużo warzyw, dużo jakichś takich wegańskich, zdrowych dań, gotować, w domu, no i dzięki temu, nawet jak raz na jakiś czas zdarzy mi się zjeść całą pizzę, to i tak yy, nie wpływa to na moją wagę. Ja wcale nie liczę kalorii, zdarza mi się to raz na jakiś czas kontrolnie, jeżeli wpadnę na pomysł, że chcę budować masę mięśniową, ale bardzo szybko przypominam sobie, że liczenie kalorii na co dzień jest bardzo upierdliwe, bardzo wchodzi na psychikę i uważam, że lepiej tego nie robić. Dobrze jest teraz na jakiś czas po prostu skontrolować, ile tych kalorii jemy, ale liczenie kalorii do końca życia, jeżeli nie jesteśmy fitness modelką ani kulturystką, zdecydowanie nie jest konieczne. Czy suplementacja pomaga w odchudzaniu? No znowu to jest ta sama kwestia. To jest szukanie drogi na skróty i szukanie czegoś, co nam pomoże i da szybszy rezultat. Moim zdaniem suplementy nie są potrzebne, żeby się odchudzać. Jedynie odżywka białkowa, jeżeli mamy problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka. A tak poza tym nie widzę żadnej potrzeby, żeby przyjmować dodatkowe suplementy, które wspomogą nam odchudzanie. A już na pewno nie polegałabym na jakichś spalaczach tłuszczu, czy jakichś innych um, dziwnych produktach. Czy da się przytyć jedząc za mało? Zdecydowanie nie. Jeżeli jemy zbyt mało, to chudniemy. Jeśli jemy tyle, ile potrzebujemy, trzymamy wtedy naszą e, stałą wagę. E, a jeżeli jemy więcej, to po prostu tyjemy, tak jak powiedziałam na początku tego odcinka. Było bardzo ciekawe badanie przeprowadzone e, wśród zwykłych ludzi i dietetyków. No i okazało się, że my mamy bardzo duży problem z szacowaniem. Porcji, jakie jemy. Jeżeli na przykład jakiś posiłek miał 400 kalorii, no to yy, nam się wydawało, że on miał na przykład 200. Dietetycy, nawet takie osoby jak ja czy osoby z branży, również miały problem z szacowaniem tych ilości kalorii i wydawało im się, że jedzą mniej niż jedni w rzeczywistości. I myślę, że tak jest w tym przypadku. Nam się wydaje, że my jemy mało, ale często zapominamy o tym napoju, które wypiliśmy, o tym ciasteczku, które zjedliśmy w międzyczasie, i wydaje nam się, że jemy mało, a tak naprawdę jemy więcej i po prostu nie zauważamy niektórych rzeczy. Dlatego warto byłoby prowadzić sobie taki dzienniczek żywieniowy, można na kartce spisywać sobie co jedliśmy danego dnia, no i na koniec dnia może, sobie, możemy, może się okazać, że kurde, zjedliśmy trochę więcej niż nam się wydawało, a jeszcze lepszym sposobem będzie właśnie zapisywanie sobie tego w aplikacji, na przykład, właśnie w fitatu, i wtedy zobaczymy dokładnie, jaką ilość kalorii zjedliśmy, więc nie. Nie jest możliwe um, tyć, jeśli jemy za mało. Stres i sen jak ważne są i jak nimi zarządzać. Zarówno stres i sen są bardzo istotne dla naszego zdrowia dla naszego metabolizmu tego, jak się czujemy i też jakie decyzje. Podejmujemy. Stres zaburza równowagę hormonalną w naszym organizmie, dlatego część reakcji może przebiegać nie tak jak trzeba. A dodatkowo, kiedy jesteśmy zestresowani, niewyspani, o wiele prościej jest podejmować nietrafione decyzje. No, możecie sami o tym pomyśleć, że wtedy, kiedy jesteście głodni i niewyspani, to chcecie po prostu zrobić wszystko po najmniejszej linii oporu. Zjecie byle co, nie będziecie chcieli trenować i tak dalej. Więc ja nie jestem niestety specjalistą w zakresie stresu, ale moim zdaniem to jest bardzo ważny obszar i warto byłoby się zainteresować, jak. Obniżyć sobie ilość stresu w życiu, może zmniejszyć ilość obowiązków, jeżeli jest to możliwe, chociaż wiem, że nie każdy jest w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że może sobie pozwolić na to, żeby pracować mniej, może ma kogoś toksycznego w swoim środowisku, ale pewne jest to, że zarówno zła jakość snu i zbyt dużo stresu w życiu będzie negatywnie wpływać na nas, jeżeli chcemy schudnąć. Czy po wielokrotnych próbach odchudzania organizm coraz gorzej reaguje na deficyt. Generalnie nie chciałabym się tutaj wypowiadać jednoznacznie, bo nie wiem, czy są takie badania, które pokazują, że nie wiem, nasz organizm bardziej chłonie kalorie. Nie byłabym um, taka pewna, żeby powiedzieć, że, że tak, że tak rzeczywiście tak jest, ale wydaje mi się, że tutaj to bardziej będzie wpływać na naszą psychikę, że um, Kurde, skoro ja już 10 razy próbowałam schudnąć i nie udało mi się schudnąć, to będę postrzegać się jako osobę, której nigdy nic nie wychodzi i po co ja mam zaczynać tą kolejną dietę, jak i tak mi się nie udało. Więc ja bym bardziej tutaj podeszła tak psychologicznie do tego tematu i zastanowiła się właśnie nad tymi moimi przekonaniami: czy ja postrzegam się jako osobę beznadziejną, która nic nie potrafi i która nie potrafi nawet schudnąć? I nie wiem, czy to tak samo działa z, z tymi kaloriami. Wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Jedno jest pewne, że dietetykowi o wiele prościej pracuje się z osobą, która nie była na żadnej diecie. Nie dlatego, że ta osoba będzie lepiej reagować, tylko dlatego, że ta osoba nie ma żadnych skojarzeń z dietą. I ona przychodzi do mnie, ja przekazuję jakąś dietę, zalecenia i ta osoba wykonuje te rzeczy bez zadawania pytań. Osoby, które wielokrotnie były na diecie, wiele rzeczy kwestionuje, pyta o wiele rzeczy, zaraz się poddaje i tak dalej. Myślę, że warto o tym pomyśleć, a nie skupiać się na tym, że kurde. Ja tyle razy próbowałam schudnąć, no i teraz te kalorie jakoś będą bardziej, że mój organizm będzie chłonął te kalorie jak gąbka. Czy trzeba jeść godzinę po przebudzeniu? Generalnie nie trzeba jeść śniadania tak od razu, jak tylko wstaniemy z łóżka. Trzeba sobie dopasować. Ilość posiłków i pory posiłków do siebie. Jeżeli nie chcesz jeść od razu po przebudzeniu, no to możesz przygotować sobie jakieś śniadanie i zabrać je ze sobą do pracy i zjeść je na przykład o 10 czy 11. Ważne jest, żeby to po prostu dopasować do siebie i starać się tego trzymać, żeby to nie wpływało na nas negatywnie, że na przykład nie zjemy śniadania, później w pracy też nie mamy czasu i pierwszy posiłek jest o 16. Wtedy to nie jest spoko. Ja na przykład, jeżeli jestem w Poznaniu i trzymam się tych moich nawyków, to staram się wstać rano, napić się wody, pójść na trening, i po treningu dopiero jem śniadanie. Jest to jakaś godzina 10 albo 11. Tak jak mówię, nie trzeba jeść od razu po przebudzeniu, trzeba to dopasować do siebie. Jak uzyskać zapotrzebowanie na białko, nie jedząc na biału oraz mięsa? Produktami, które są bogate w białko, są rośliny strączkowe, czyli ciecierzyca, soczewica, fasola, dodatkowo tofu zrobione z soi, tempech, który jest moim zdaniem przepyszny i warto go spróbować, tylko jest trochę trudno dostępny. No i jest też jakaś tam część białka w produktach zbożowych, takich jak makaron czy chleb, oraz w orzechach i pestkach. Ważne jest jednak, żeby komponować tak posiłki, żeby były zarówno jakieś produkty zbożowe, czyli jakaś kasza czy makaron, i strączki. Wtedy mamy pełen zestaw aminokwasów, więc nawet jak nie jemy mięsa i nie jemy nabiału, to można na spokojnie spełnić to zapotrzebowanie. Tylko dobrze byłoby do każdego posiłku mieć albo jakieś rośliny strączkowe, czy to niech będzie jakaś pasta z fasoli na kanapkę, a później do sałatki dodać tofu albo ciecierzycę. No i na kolację może jakieś wrapy z tempechem. Jak wciąż nie zaczynać od nowa lub od słynnego poniedziałku, jak popełni się jakiś błąd. Tu właśnie chodzi o to, żeby pamiętać, że te wszystkie nawyki i to wszystko, co robimy, jest na całe życie. Że nie musimy robić wszystkiego perfekcyjnie. Że ta nasza dieta, to jest taka dieta, z którą będziemy przez kolejne lata, więc jeżeli zdarzy ci się zjeść pizzę w sobotę, to nie zajadaj tego lodami, nie popijaj kil kilkoma piwami i w niedzielę nie budź się z wyrzutami sumienia, tylko wstań, zjedz zdrowe śniadanie, zdrowy obiad, zdrową kolację. I od poniedziałku znowu staraj się żyć zgodnie z tymi nawykami, które przybliżają cię do Twojego celu. No bo dieta to nie powinno być coś na jakiś okres czasu, że na przykład teraz przez miesiąc jem zdrowo, a później z powrotem będę jeść cokolwiek i będę wrzucać w siebie śmieci. No bo wrócimy po prostu do punktu wyjścia, i stąd jest ten efekt jojo. Jeżeli my wrócimy do tych naszych starych, złych nawyków żywieniowych, no to na pewno nie doprowadzi nas to do szczupłej sylwetki. Klucz jest w tym, żeby uświadomić sobie, że zmiana musi być na stałe. I nawet jeśli zdarzy nam się jakiś drobny błąd, no to nawet nie postrzegać tego jako błąd, tylko no okej, okay, no miałam ochotę na pizzę, zjadłam tę pizzę, ale jutro podejmować decyzje, które przybliżają nas do, do naszego celu. Czy muszę liczyć kalorie? Czy wystarczy chodzić na siłownię i się nie przejadać? No generalnie wystarczy aktywność fizyczna i nie przejadanie się. Natomiast problem polega na tym, że nie zawsze wiemy, ile jemy. Może nam się wydawać, że jemy zdrowo. Ale na przykład dodamy dwie łyżeczki masła orzechowego do śniadania, tutaj dorzucimy jakąś garść orzechów, zjemy jakieś suszone owoce czy wypijemy jakiś świeżo wyciskany sok. No i w ten sposób może nam się nazbierać sporo dodatkowych kalorii i może nam się wydawać, że jemy zdrowo, a z drugiej strony jednak zjadamy trochę za dużo. Dlatego jeżeli. Twoja waga spada, kiedy nie liczysz kalorii, ale właśnie jesz racjonalnie i trenujesz. No i ta twoja waga spada, to jest ok. Myślę, że nie ma co skupiać się na liczeniu kalorii. Natomiast jeżeli wydaje ci się, że jesz zdrowo i do tego ćwiczysz, a twoja waga stoi w miejscu albo rośnie, to wtedy chociażby przez 3-4 dni, czy nawet przez tydzień, wpisywałabym sobie do jakiejś aplikacji wszystko, co jem, i wtedy bym. Sprawdziła, gdzie na przykład po, gdzie popełniam jakiś błąd? Jak wyjść z diety bez efektu jojo? No i generalnie cały ten odcinek był na ten temat, ale podsumowując, żeby wyjść z diety bez efektu jojo, trzeba zmienić swoje postrzeganie na temat diety, zmienić swoje nawyki żywieniowe i po prostu. Przyzwyczaić się do takiego jedzenia, że przez 80% czasu jemy zdrowo, a raz na jakiś czas pozwalamy sobie na coś mniej zdrowego. Jeżeli będziemy mieć takie podejście, to o wiele łatwiej będzie nam schudnąć, no i utrzymać tą masę ciała. Ja wiem, że no każdy chciałby odchudzać się miesiąc, a później codziennie jeść sobie pizzę albo burgera, no ale no niestety nie można mieć wszystkiego albo szczupła sylwetka i zdrowie, no i odżywianie się zdrowo i sport, albo niezdrowe jedzenie i niezdrowa sylwetka. Jak zacząć, żeby szybko nie zrezygnować? Prowadzać zmiany metodą ewolucji, a nie rewolucji. Jeżeli powiesz sobie, od jutra żadnych słodyczy, codziennie trenujemy, wszystkie posiłki sobie gotuję i w ogóle to nigdy nic niezdrowego nie zjem, no to to bardzo szybko doprowadzi do momentu, kiedy, kiedy sobie odpuścisz, bo od razu narzucasz sobie zbyt dużo, dajesz sobie zbyt dużo restrykcji. No i w takim wypadku. Mm, Zaraz pojawi się życie, okaże się, że kurde, zapomniałaś czegoś kupić, nie możesz zrobić tej sałatki, a to przedłużyło się jakieś spotkanie, jesteś bardzo głodna. No i jeżeli zrobisz jakiś błąd i nie uda ci się dotrzymać tych wszystkich swoich obietnic, no to. Okaże się, że, że pomyślisz sobie: Kurde, no ja się jednak do tego nie nadaję, chcę zrezygnować, ta dieta jest za trudna. Dlatego lepiej jest skupiać się na zmianie jednego nawyku w jednym czasie, czyli na przykład e, zabieram ze sobą zawsze sałatkę. A jeżeli już to opanujesz, to na przykład mm, staram się zawsze wracać pieszo z pracy albo dwa razy w tygodniu wychodzę z przyjaciółką na dłuższy spacer. I powoli wprowadzać sobie takie Małe rzeczy. Ja wiem, że te rzeczy nie dają spektakularnych efektów od razu, ale w długiej perspektywie czasu dadzą oczekiwane efekty, ale takie efekty, które zostaną z nami na dłużej. Jak liczyć kalorie jedząc na mieście, lub jak ktoś daje nam gotowy posiłek? No, generalnie to jest raczej niemożliwe, no bo. Nie wiemy na przykład, ile tłuszczu ktoś użył do usmażenia czegoś, nie wiemy, jak dużo tłuszczu mogła w, mogło być w panierce, ile oliwy było w naszej sałatce i tak dalej. No, nie możemy tego policzyć, zważyć i tak dalej. Dlatego w momencie, kiedy się odchudzamy, ważne jest, żeby samodzielnie przygotować posiłki. Wtedy mamy. Większą kontrolę nad tym, co jemy. No a takie posiłki na mieście lub jedzone posiłki przygotowane przez kogoś, żeby jeść po prostu jak najrzadziej. Okno żywieniowe ostatnio o tym usłyszałam czy to zdrowe nie jeść przez ileś godzin. No, znowu to jest jakaś kolejna teoria, która nie do końca jest jeszcze potwierdzona, więc ja nie chciałabym się wypowiadać na ten temat to może mieć jakieś zastosowanie, ale znowu no, to są jakieś tam niuanse. Mimo wszystko przy odchudzaniu liczy się bilans energetyczny, czyli jesz mniej, wtedy chudniesz. Jeżeli chodzi o to okno żywieniowe, to mówi się o tym w kontekście wydłużania życia i ja nie mam na to żadnych badań naukowych, dlatego nie chciałabym też Wypowiadać się jednoznacznie na ten temat. Może to pomóc niektórym osobom, które nie wiem, po prostu chcą jeść śniadanie nieco później, ale, tak jak mówię, ja bym skupiła się na podstawach, a okna żywieniowe i inne metody po prostu bym pozostawiła. Ja, tak jak mówię, nie mam generalnie jednoznacznego zdania na ten temat. Ja sama jem śniadanie nieco później, bo ja lubię zjeść trzy większe posiłki. Więc jak zjem pierwszy o 10, kolejny na przykład o 16 i jeszcze następny o 20. Ale tak jak mówię, to jest sposób, który ja sobie wypracowałam i tak mi najbardziej odpowiada. Czy masz sposoby na kryzys jedzeniowy albo treningowy? Sposobem jest wykształcenie sobie Nawyków i takiej samodyscypliny, że nawet kiedy naprawdę nam się nie chce, a jest jesień i będzie coraz gorzej, to pamiętać, że ja jestem osobą, która trenuje dwa razy w tygodniu, no i zapisać sobie to w kalendarzu i po prostu wychodzić. Wyjście jest najtrudniejsze. Na pewno dobrze wiecie, że najtrudniej jest założyć buty i wyjść na tą siłownię. Jak już jesteście po treningu, to jesteście na pewno szczęśliwe i zadowolone, że udało wam się to zrobić. Dlatego dobrze jest właśnie wykształcić sobie taką bazę nawyków i mieć taką samodyscyplinę, żeby robić to nie dlatego, że nam się chce i jesteśmy zmotywowani, ale dlatego, że my tak zawsze robimy i działamy pomimo tego, że nam się nie chce. Jak ograniczyć słodycze, bo na razie są silniejsze ode mnie i nie radzę sobie z nimi. Można spróbować jeść słodkie posiłki, na przykład jakieś placuszki na śniadanie albo jakąś fajną, wypasioną owsiankę. A jeżeli to jest właśnie taki problem z słodyczami jedzonymi wieczorem, kiedy mamy na to ochotę, no to warto, było sobie warto byłoby sobie znaleźć jakiś substytut tej przyjemności i robić sobie dla siebie coś miłego. Ile kilogramów można zrzucić w ciągu miesiąca, aby nie narazić naszego zdrowia? Takim optymalnym tempem odchudzania jest około pół kilograma tygodniowo. Osoby, które za zaczynają z wyższego pułapu, mogą chudnąć nawet kilogram tygodniowo, ale no najbezpieczniej byłoby chudnąć około 2 kg w miesiącu, a taka górna granica to, to moim zdaniem 4. Czy wiek podczas odchudzania ma znaczenie? Tak, generalnie z wiekiem spada nasza podstawowa przemiana materii, ale nie są to jakieś ogromne i niesamowite zmiany, co 10 lat obniża się ona około o 1%. Odchudzanie po czterdziestce. No generalnie to odchudzanie będzie bardzo podobne, z tym, że na pewno trudniejsza jest kwestia aktywności fizycznej, bo kiedy jesteśmy młodsi, to więcej nam się chce i tak dalej. Więc ja bym po prostu stawiała na to, żeby jak najwięcej się ruszać, chodzić na spacery, może znaleźć sobie jakąś przyjaciółkę, która chodziłaby z nami na jakieś kijki albo może jakiś basen. Więc wiek oczywiście ma znaczenie, ale nie aż tak duże. Tutaj nie zmieniałabym jakoś specjalnie zaleceń, po prostu jeść mniej niż wynosi nasze zapotrzebowanie energetyczne i jak najwięcej się ruszać. Jak urozmaicić dietę, jeśli się dużo pracuje, mało czasu na przygotowanie posiłków? No, jeżeli przygotowujesz sobie jakieś lunchboxy, to po prostu starać się kupować różnorodne warzywa. Jeżeli robisz sobie jakąś kaszę z kurczakiem i warzywami, to starać się, żeby raz to była kasza gryczana, raz jaglana, raz ryż, raz makaron, bo każdy z tych składników, każdy z warzyw, każdy z produktów zbożowych. Ma różne witaminy i składniki mineralne, dlatego nawet jeżeli przygotowujesz na co dzień nudne lunchboxy, to staraj się po prostu e, dodawać różne warzywa, posypywać różnymi orzechami, różnymi pestkami na zmianę. Jak przestać myśleć, że słodkie mi się należy codziennie? Znowu w tym wypadku poszukałabym potrzeby, jaką staramy sobie zapewnić. E, tym słodkim, i starałabym się znaleźć jakiś substytut dla tych słodyczy, albo jeżeli naprawdę musisz zjeść to słodkie, to staraj się po prostu przygotować jakieś słodkie, zdrowe zamienniki, które wliczysz w zapotrzebowanie kaloryczne, przymiejasz napady głodu podczas redukcji? Jak nie jeść emocjonalnie? Myślę, że dieta, która jest skomponowana prawidłowo, i dobrze dobrana jest kaloryczność. Czyli jeżeli Twoja dieta nie wynosi 1000 kalorii, ale na przykład 1600-1800, można zbudować ją tak, żeby była jak największa objętość. I jeżeli będzie tam naprawdę dużo warzyw, pełnoziarnistych produktów, jakieś strączki i tak dalej, będzie sporo błonnika, to można być na tej redukcji i wcale nie trzeba być głodnym. Jeżeli naprawdę odczuwasz duży głód na redukcji, to wtedy trzeba przemyśleć, czy te posiłki są odpowiednio duże, czy tam jest odpowiednia, odpowiednia odpowiednio duża ilość białka, czy jest też jakiś, jakiś tłuszcz. Na pewno najpierw zastanowiłabym się właśnie, czy te posiłki są odpowiednio skomponowane, czy jest odpowiednio duża ilość. Może jesteś osobą, która woli zjeść na przykład trzy większe posiłki, może zrezygnować właśnie z, tej, z tych pięciu posiłków co trzy godziny. Trzeba sprawdzać różne metody. I zobaczyć, co nam akurat najbardziej odpowiada. A jeżeli jest to już zajadanie stresu, no to myślę, że dobrze byłoby po prostu pogadać ze specjalistą, z psychodiatykiem, z terapeutą i znaleźć przyczynę tego, dowiedzieć się, dlaczego my zajadamy ten stres i jak można z tym y, walczyć. Czy jeśli ma się więcej mięśni, to jest łatwiej schudnąć? Czy to prawda, że spalają więcej kalorii? Tak, generalnie tkanka mięśniowa jest bardziej aktywna metabolicznie niż tkanka tłuszczowa. No i jeżeli oblicza się tą podstawową przemianę materii i całkowitą przemianę materii, no to do wzoru takiego bardziej dokładnego używa się beztłuszczowej masy ciała. Jeżeli ktoś ma Wyższy procent tkanki mięśniowej będzie miał po prostu wyższą przemianę, przemianę materii, a co za tym idzie będzie potrzebował jeść więcej. Dlatego osoby, które są bardziej umięśnione, potrzebują jeść więcej, a te osoby szczupłe po prostu potrzebują jeść mniej. Czy przytyję, jeżeli zjem czwartą słoika Nutelli jednego dnia? W procesie odchudzania liczy się ogólny bilans kaloryczny. To, że jednego dnia zjesz 1000 kalorii, albo nawet jeżeli przez 5 dni będziesz jeść 1000 kalorii, ale przyjdzie weekend i zjesz 5000 albo 6000, no to nadrobisz te wszystkie kalorie, które zaoszczędziłaś przez te wszystkie dni. Więc nieważne jest, czy ty jednego dnia zjesz ten słoik Nutelli, ważne jest, Ile ogólnie kalorii będziesz jeść przez cały tydzień i przez cały miesiąc. Dlatego nie warto załamywać się, jeżeli jednego dnia zjemy całą pizzę, bo to czy schudniemy, przytyjemy, czy będziemy utrzymywać naszą masę ciała, na to wpływa to, jakie decyzje podejmujemy na co dzień i ile jemy tych kalorii tak ogólnie, jaki jest nasz ogólny bilans kaloryczny. Jak się motywować do odchudzania i jak walczyć ze słomianym zapałem? Ja bym przede wszystkim poszukała takiej głównej przyczyny, dlaczego chcemy to zrobić. Czy to jest ważne dla nas? Dlaczego to jest ważne dla nas? Dla mnie na przykład to jest ważne, dlatego że ja dobrze się czuję w takim rozmiarze, jakim jestem, a jeżeli dobrze się czuję, to bardziej siebie lubię, mam wtedy ochotę realizować różne rzeczy, mam większą pewność siebie. Jeżeli. Byłabym grubsza, to myślę, że nie przychodziłoby mi to tak łatwo, moje poczucie własnej wartości by spadło, no i wiele rzeczy w życiu pewnie by mi nie wychodziło. Dlatego, pomimo tego, że mam właściwą wagę, wiem, że muszę trzymać się tej zdrowej diety i muszę być aktywna fizycznie, dlatego żeby na innych polach również mi wychodziło. Dlatego warto jest przeanalizować swoje wartości, Pomyśleć o tym, dlaczego to robimy. Może chcemy być zdrowe i sprawne dla naszego dziecka, albo chcemy podróżować i chodzić po górach i potrzebujemy być sprawni i szczupli. Pomyśl, dlaczego chcesz to robić i zacznij to robić. A jeśli totalnie nie wiesz, jak komponować posiłki i nie masz głowy do wymyślania obiadów, w moim sklepie znajdziesz plan żywieniowy na 4 tygodnie. W tym tygodniu dodałam do sklepu sezonowy plan żywieniowy na jesień, w którym znajdziesz przepisy z dynią, z figami, z pieczonymi burakami i z tymi wszystkimi produktami, które dostępne są tej jesieni. Jeżeli nie masz zbyt dużo czasu, żeby zastanawiać się co kupić, co gotować, co zabierać ze sobą na lunch, myślę, że taki plan żywieniowy będzie wybawieniem. Moim zdaniem nie każdy potrzebuje indywidualnej diety. Jeżeli jesteś osobą, która generalnie lubi jeść wszystko i nie ma jakichś nietolerancji, alergii itd. To zdecydowanie taki plan żywieniowy będzie dobrym rozwiązaniem, no bo współpraca indywidualna jest. O wiele droższa, i nie każdy jest sobie w stanie na to pozwolić. Dlatego przygotowałam takie ogólne jadłospisy, które można kupić sobie w moim sklepie. W tym planie żywieniowym w każdym dniu są cztery posiłki, śniadania są zarówno słodkie oraz wytrawne. Kaloryczność tych posiłków jest zazwyczaj bardzo zbliżona, dzięki temu możesz wymienić sobie śniadanie z poniedziałku na śniadanie z wtorku, możesz sobie je zamieniać między dniami tak jak lubisz. Jeżeli jakieś śniadanie nie przypadnie ci do gustu, no to nie musisz go wcale jeść i możesz jeść to, które akurat ci się podoba. Drugie śniadania oraz obiady zazwyczaj robi się na dwa dni, więc to jest duża oszczędność czasu. No i te posiłki. Starałam się, żeby były proste i żeby nie wymagały niesamowitych umiejętności kulinarnych. Kupując taką dietę, przede wszystkim oszczędzasz sobie czas, bo do diety jest dołączona lista zakupów i zakupy robi się raz w tygodniu i posiłki gotuje się na dwa dni. Dodatkowo oszczędzasz pieniądze, bo w moich jadłospicach zazwyczaj nic się nie marnuje, bo jeżeli kupujesz kostkę Serafeta, to w tym tygodniu. Zużyjesz ją do końca. No i każdy wie, że spontaniczne zakupy bez ładu i składu zazwyczaj kosztują najwięcej, no i sprawiają, że wyrzucamy jedzenie. W jadłospisach starałam się tak ułożyć posiłki i takie przemyśleć, żeby nie trzeba było wyrzucać jedzenia. Poza tym, zyskujesz różnorodność, no bo starałam się o to, żeby te. Wszystkie posiłki były ciekawe, różne, żeby były różne produkty z różnych grup. No i użyłam oczywiście moich ulubionych przepisów. Nie każdy jest dietetykiem, nie każdy musi wiedzieć, jak trzeba łączyć produkty i jak ułożyć dietę, więc taki plan żywieniowy może być dobry na początek, bo dzięki temu zobaczysz, ile mniej więcej trzeba jeść, jak mniej więcej powinny wyglądać dane posiłki. No, a poza tym to jest też elastyczność, bo tak jak wspomniałam wcześniej, posiłki mają zbliżoną wartość kaloryczną, no i dzięki temu możesz wymieniać sobie śniadanie na śniadanie, obiad na obiad i możesz sobie wymieniać je między tygodniami. Taki plan żywieniowy na 4 tygodnie to jest masa przepisów, z których będziesz mogła korzystać przez długi czas. Żeby nie było, że te moje diety mają same plusy, moim zdaniem jest jeden spory minus. No niestety dieta nie jest indywidualnie dopasowana do potrzeb każdej osoby. Może nie każdy lubi spaghetti, nie każdy lubi placuszki twarogowe albo szakszukę. No, ale tak jak mówiłam, można wymieniać sobie te przepisy pomiędzy dniami. No i taki ogólny plan żywieniowy myślę, że jest naprawdę fajny na początek. A jeżeli ktoś z Was potrzebuje indywidualnej pomocy w odchudzaniu, to zawsze można napisać na mojego maila. Jeżeli macie wątpliwości, jaka kaloryczność diety będzie dla Was dobra, to również możecie napisać do mnie maila, wysłać mi swoją masę ciała, wiek, aktywność fizyczną oraz wzrost. No i wtedy podpowiem Wam, która dieta, która opcja będzie dla Was najlepsza. Do 13 października obowiązuje niższa cena na jesienne jadłospisy zamiast 199 zł, zapłacicie tylko 149, więc osoby, które jako pierwsze kupią ten jadłospis, kupią go w niższej cenie. Jeżeli nie dostałaś jeszcze darmowego jadłospisu jesiennego na maila, to koniecznie zapisz się do mojego newslettera. Pierwszy tydzień z tych jesiennych jadłospisów Dostali subskrybenci mojego newslettera, więc jeżeli chcesz dostać taki darmowy, tygodniowy, jesienny jadłospis, wejdź na mojego bloga, zapisz się do newslettera i dostaniesz taki darmowy jadłospis. Jeżeli ten jadłospis Ci się spodoba, to możesz dokupić sobie pozostałe trzy tygodnie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, możesz podzielić się nim z bliską osobą, będzie mi naprawdę bardzo miło. A jeśli słuchasz tego odcinka w aplikacji podcasty na iPhone, zostaw ocenę i krótką recenzję. Jeśli słuchasz go na Spotify, możesz dodać go do obserwowanych. Dzięki temu mój podcast jest bardziej widoczny, ja mogę dotrzeć do nowych osób. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.